Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj udajemy się w test LPG po zamontowaniu instalacji gazowej w Energigaz Polska w samochodzie Lexus GS300 30249 koni mechanicznych z 2006 roku. Panowie, dzień przedstawiam dobry. Piotr i nasz specjalista, driver, który wóz prowadzi. Panowie, zaprosiliście mnie po to, aby co? No jazdę testową po montażu instalacji gazowej. Tutaj w tym przypadku zamontowaliśmy produkt Prince, instalację Prince VSI-DI, czyli instalację dedykowaną do konkretnego silnika z wtryskiem bezpośrednim. Rozumiem. Czy Lexus GS300 może wybrzydzać i przebierać w ofertach montażu instalacji gazowych? Nie może. Właśnie nie może. Nie może. Tutaj, jeżeli chodzi o ten konkretnie auto z tym silnikiem, to na dzień dzisiejszy jest tylko właśnie w ofercie. Jest to jedyna instalacja, tak, którą Prince'a możemy zamontować. A, jedyna. Mhm. Tak. Ale za to fantastyczna, prawda? To już jest najwyższa półka. Najlepsze komponenty. I tutaj, słuchajcie, jest też ważne, żeby naszym klientom powiedzieć, że Prince chwali się, że ten dotrysk związany z wtryskiem bezpośrednim jest najmniejszy. Minimalny, tak? Jest najmniejszy i oczywiście bez szkody dla silnika. No tak, no nie mówimy, że przykręcamy kurek, a no potem właśnie się modlimy, co dalej. A z zyskiem dla użytkownika. Tak, z zyskiem dla użytkownika. Michałku, może nam zdradzisz, ile to autko pali normalnie na benzynce, ile ma dotrysku? Tutaj musimy przyjąć średnie spalanie benzyny na poziomie 13 litrów, więc to całkiem sporo. Klient na benzynę wydawałby 600 zł na 1000 km. To bardzo dużo. W przypadku jazdy na gazie auto pali dokładnie tyle samo litrów gazu co benzyny, czyli też 13 litrów gazu, ale musimy przyjąć około litra, 2 litrów dotrysku benzyny w celu właśnie chłodzenia wtryskiwaczy benzynowych. Zatem koszta jazdy na gazie spadają tylko do 200, przepraszam, aż do 250 no zł na 1000 km. Czyli oszczędności są ogromne. 350 zł na 1000 km. Od razu po montażu oszczędzamy. Niesamowite. Jeszcze musimy zaznaczyć jedną rzecz, że dotrysk benzyny też jest uzależniony od stylu jazdy, tak? No tak. W większości instalacji jest to tak wszystko ustawione, że większy udział benzyny jest przy dużym obciążeniu silnika i dużej prędkości obrotowej silnika. Więc, czyli zależność jest. Zależność jest, tak. Jeżeli ktoś po prostu będzie mocniej przyciskał, więc będzie musiał mieć. Jeszcze będzie paliwa. Musiał troszkę benzynki dolewać, tak. Oczywiście. Piterku, jak tam twoje kreseczki? To tak wszystko działa bez najmniejszych zastrzeżeń. Perfekto, Prince, co? Prince się postarał, tak? I wszystko pięknie, ładnie chodzi. Działa. No, to tutaj, szanowni państwo, muszę powiedzieć, ponieważ Piotrek zwykle jest skromny bardzo, że instalacja to jedno, a fachowy montaż doświadczonego montażysty to jest 90% sukcesu. W związku z tym, Piotrze, pokazuję ci tutaj. Sukces, mamy sukces. I Lexus ma też. Tak. Taką ciekawostkę. Zamontowaliśmy 55-litrowy zbiornik. I pomimo tego, że tak naprawdę nie jest dużych rozmiarów zbiornik, pozwoli nam na przejechanie praktycznie 350 km. No to trochę jest, nie? Na jednym tankowaniu. To, no to jest super. Całkiem dobry wynik, tak? A? Jak na dzisiejsze realia aut z kołami dojazdowymi lub ich brakiem, no to no jest właśnie bardzo dobry wynik. No to jest świetne. Panowie, a teraz tak, jakbyśmy tak docisnęli tym pięknym autkiem, to ile on ma spalania? Średniego. Skala się kończy przy 30. Nie wiem, chyba mamy aparacik, nie podoła, ale chciałam jakieś parametry podać. To już za sekundkę na prostej. Za sekundkę drodze. Na prostej, tak, na prostej to zaraz zobaczymy te parametry. Ja się tutaj zaprę porządnie. Ale jak widzimy, komputer zapamiętał średnie spalanie, to co klient jechał do nas z Polski w trasie. Udało mu się do niecałych 9 litrów. No ale wiesz, jak piątka i w jeden ten. Ale w mieście mamy tutaj 20 litrów jak nic, tak? Ojejciu, a to ta żółta kreska to jest to coś, co w danym momencie spala? Tak, tak, to jest chwilowe spalanie. No to mało, szanowni państwo, nie jest. No niestety auto też nie jest zawali drogą, więc tutaj. No ja wiem, no to jest porządna bryczka. I jak bardzo komfortowa. Przystało na Lexusa, jest cicho. I wygodnie, bardzo komfortowo, tak, nie męczę się tutaj. I jest komfort jazdy, tak.
Nie męczy się tu panowie, czyli autko dla mnie chyba. Mamy też duży zapas mocy pod maską, no, więc swoje spalić musi, tak? 249 koni. No to jest trochę. Jest czym jechać. Jest optymalna moc do wielkości auta. O, Michał jeździ bardzo, że tak powiem, elegancko i, że tak powiem, zachowawczo, a jednak koło 20 ta kreseczka oscyluje, panowie. Dokładnie. No to luks. A teraz powiedzcie mi tak. Chciałabym, żebyśmy przełączyli, bo na jakim paliwie teraz jedziemy? Na gazie. Teraz jedziemy na gazie. Na gazie. To ja chciałabym jeszcze, żebyście przełączyli na benzynę i żebyśmy zobaczyli i może, nie wiem, nagrali, czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy jeździe na benzynie, a na gazie. Dobrze. Co wy na to? Piotrze, czy możesz programowo przełączyć? Tak. A, elegancko jedzicie, panowie i panie. Kolega mnie tutaj przełączy z komputerka. Bezdotykowo. Bezdotykowo. Dla przełącznika oczywiście. Jeszcze później pokażemy tutaj, jak fajnie został zamontowany przełącznik instalacji gazowej. Na chwilę obecną jest on niewidoczny. Tak. Ale po naciśnięciu jednego przycisku się okazuje, że jest. Lewe się nam tak, Lexus ma taki zawsze. Tak. Z bajerami jest, więc no, ma. Czyli będzie miał przełącznik gazu zbajerowany. Tak, w fajnym miejscu, fajny schowek. Super. Jest. I jest odpowiednio otwierany. Dodatkowo podświetlenie przełącznika jest oczywiście w kolorze zegarów. To jest standard, w którym się możemy zmieniać ustawiać kolor przełącznika. Czyli ustawiać możemy. Dokładnie. I tutaj klient dostaje kolor taki, jak sobie życzy. Dobrze, Piotrze, czy już jedziemy na benzynie, bo nie czuję różnicy? Nie, no cały czas jechaliśmy na benzynie. Jedziemy na benzynie? A widzisz, ja tutaj czekam. Dobrze. Myślę się, Jezus, no ileż to przełączenie. Sprawdźmy, podobny styl jazdy jak był przed chwilą. Spalanie identyczne, czyli koło 20 w takim cyklu miejskim. Ale wygodny ten samochód jest, słuchajcie panowie. Jedzie dokładnie tak samo. Nic się nie zmienia, ani spalanie, ani komfort jazdy. Przyspieszenie jest też dokładnie takie samo. Słuchajcie, dobra robota. Klient jest z Warszawy czy poza? Spoza Warszawy. Spoza Warszawy. Czyli będzie miał komfort. No i słuchajcie. Wróci do domu już. Za pół ceny. Za pół ceny. Za pół ceny, oczywiście. Czy przy nawrotce spodziewać się jakiegoś tak, depnięcia? Proszę. Będzie jakaś atrakcja? Będzie. Dobrze. Ale już przełączymy na gazie, żeby pokazać, że te parametry faktycznie no na gazie są zachowane. Także Piterku, może kliknij tam. Nie, cały czas zmieniam paliwo. A cały czas zmieniasz. Nawet nie wiemy, kiedy to się dzieje. I to może zrobimy, słuchaj, zgaduj zgadule. Gdzie zgadula, jesteś, na jakim etapie? Cały czas kontroluję, tutaj nadzoruję wszystko. Czy szanowni państwo, tacy jesteśmy mądrzy, ja tutaj też siedząc na tylnej kanapie i tak się wymądrzam, a różnicy żadnej nie zobaczyłam. W związku jesteśmy z tym... Jesteśmy w stanie tego sprawdzić, dopóki nie spojrzymy na przełącznik, to tak, nie wiadomo, na czym jedziemy. Czyli komfortowo, wyjątkowo, fachowo, no takie usługi w Energy Gas Polska państwu zapewniamy. Za nawrotką może się okazać, że będzie jakaś petarda jednorazowa. Co by pokazać, jak to autko i co to autko potrafi. Oczywiście już jesteśmy na gazie. O Jezu. Pięknie brzmi. 30 jest na tym. Żółta kreska jest na 30 od razu. Ojej. Dobra. Ładnie. Powiem ci, że... Bardzo pięknie brzmi. Co Lexus, to Lexus, nie? O, u Piotrka, nie wiem, czy państwo widzicie, od razu te kreski takie zszarpane, po prostu sfisiowane. Wściekłe. Przy takim tym 30 pali. Widzę to. Tutaj musimy dodać jeszcze taką ciekawostkę, że auto ma 260 tysięcy przebiegu, a wygląda praktycznie jak nowe. Coś niesamowitego. To nie powiedziałabym. Ja teraz właśnie to zauważyłem, 256 tysięcy, a zero oznak zużycia. Kierownica no, jest... tylko kierownica taka, ona sam tylko dźwignię biegów. Tak, można dźwignia troszkę. Ale kierownica jest nówka. Luks, nie? Czołówka. Słuchajcie, co Lexus to Lexus. No coście myśleli? Lexus to luksus. Lexus to luksus? Luksusowy Lexus na LPG? O, tak zatytułuj ten odcinek. Dobra. Tekst. Zaraz ruszam. Test luksusowego Lexusa na LPG. O! Lexusowego luksusa. Lexusowego Lexusa.
dobre. Dobra, przyspieszamy. Motory przeganiamy. Nikt nas nie weźmie. Nikt, proszę Państwa. Nikt. Jesteśmy po prostu Speedy Gonzalo na LPG. Jak tam, Piotrze, parametry? Mhm. Wszystko jest ok. Jesteś zachwycony? Działa prawidłowo, nie mam zastrzeżeń. Nie masz zastrzeżeń. Myślałam, że powiesz, że jesteś zachwycony swoją własną pracą. A tu wiesz, nie ma zastrzeżeń. Ani jednego zastrzeżenia. Dobra. Wspaniale. Dobrze, to będziemy już wracać. Już dobrze się jeździ, ale po co? Jak jeździ tak fenomenalnie, co? A teraz jeździmy... teraz jeździmy na gazie. Dobrze. Świetnie. Nie no, co Lexus, to Lexus. Dużo miejsca tu jest w środku. To jest V6, nie? Tak. Co jeszcze możemy powiedzieć takiego tutaj fajnego? Możemy powiedzieć, słuchajcie, jeszcze to, że pomimo tego, że koszt montażu Prince'a to jest 7900 zł, to Państwo absolutnie nie powinniście się tym przerażać, dlatego że oszczędności, które generuje LPG, są tak duże, że niespełna rok, zależy się ile jeździcie, ale po 22 tysiącach kilometrów następuje całkowity zwrot kosztów poniesionych na montaż. Także zobaczcie, mimo wszystko duży koszt za montaż, bo to jest taka cena, czyli 7900, natomiast błyskawiczny zwrot. Nie ma drugiego takiego systemu w samochodzie, który się zwraca, prawda? No bo jaki jest inny może być system? To jest inwestycja właśnie w samochód, która przynosi wymierne korzyści i oszczędności, tak? Bez straty na komforcie jazdy, tak? Ani wiesz, no nie ma też zagrożenia dla tego silnika. Dokładnie. Ponieważ komponenty są najwyższej jakości i fachowy montaż naszego Piotra. Co? Coś tak uśmiechasz się? Ja to się ciebie w życiu nachwalę, co? Tak. No właśnie, no właśnie. Ach, miła przejażdżka. Także dziękuję panowie, że mnie zabraliście, bo już dawno mnie nie pamiętaliście, no ale niech będzie. Teraz będziemy porywać. Rozumiem, że same luksusowe auta na tak, mnie czekają. Jutro już na nas czeka Mercedes, proszę pamiętać. Jutro co będziemy nagrywali? Mercedes? S-klasa. S-klasa. Wspaniale. I tutaj trzeba dodać, co jest fenomenalną sprawą, że klienci przyjechali do nas z Polski, czyli pokonali ogromny dystans. Byle tylko montować instalację w Energica. Dokładnie. Z Polska. 550 km nie było dla nich straszne, przyjechali do nas z przyjemnością. Tak, autko już jest, czeka, także Piotruś kończy już teraz Lexusa i zajmuje się nowym wyzwaniem, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Państwu dziękujemy, wracamy już na Ostrobramską, no i oddajemy klientowi samochód i mamy nadzieję, że będzie nas wychwalał pod niebiosa. Także dziękujemy i do zobaczenia.